Holender, nagrałem tego vloga już. To już jest po, jestem po. I miałem wspomnieć o czymś takim, że kurczę, od czasu do czasu te moje vlogi z kanału R. Maciaszek wrzucę na główny kanał i tak dzisiaj się właśnie stanie. W ramach, ja wiem, uczłowieczenia, powrotnego uczłowieczenia mojego kanału Rock Alone 2K. Jako, że przestałem się tam pokazywać, bo tematy do takich rozległych vlogów mi umykają ostatnio, no to myślę, że wrzucę trochę tych takich luźnych. Mam nadzieję, że mnie za bardzo ludzie nie zakrzyczą. Nie zakrzyczycie mnie, prawda? Mam ochotę od czasu do czasu sobie tak pogadać na luzie jak teraz. Zatem zapraszam. Papa. Nie, papa, nie. Zapraszam, po prostu zapraszam. Jeszcze nigdzie nie idźcie. Hej! Poniedziałek! What the hell? Znowu? Kurde, no. Ale trudno. No nie? No. Facet u mnie dzisiaj na klatce schodowej rozpoczął wiercenia. Tak jest. Akurat jak postanowiłem coś nagrać. I teraz pomyślałem sobie, a pierniczę, włączę kamerę, udokumentuję moje ciężkie warunki pracy. I co? I wyłączył wierdarkę, no żeż mordę jeża. Mniejsza z tym. Co ciekawego ostatnio? A, trafiłem na fajny filmik w internecie. To wam pokażę. Najpierw mnie rozbawił. Fantastycznie, dzieciak usieka przed kurczakami. Ale potem przypomniałem sobie, że ja nie lubię kurczaków. Czemu nie lubię kurczaków? Nie wiem, jeżeli oglądaliście moje gameplaye, to pewnie zwróciliście na to uwagę, że za każdym razem jak trafię na jakiegoś kurczaka, to muszę go zaszlachtować. I tak sobie pomyślałem, kurde, jak ja byłem młodym dzieckiem, to często jeździłem na wieś. I być może ja też miałem taką przygodę jak ten dzieciak. Taka trauma chyba musi zostać do końca życia, ja pierniczę. I z tym. Co ciekawego ostatnio, wczoraj wrzuciłem ten materiał z Counter-Strike'a. Takie umiarkowanie ciepłe przyjęcie tego materiału. Trafiłem na kilka grup fantastycznych osób. Pierwsza grupa, która niespecjalnie zna Counter-Strike'a i okej, gdzieś tam obejrzeli ten materiał z przyjemnością. Druga grupa, która uwielbia Counter-Strike'a starego. Są tacy, ja wiem, staroświeccy pod tym względem i na wszelkie zmiany reagują bardzo, bardzo negatywnie. 1-6 tylko się liczy, jeee, reszta do piachu, jeee! Właśnie nie wiem, jaki Valve ma zamysł, tworząc tą część Global Offensive. Znaczy wiem jaki, trochę finansowy, to jasna sprawa. Ale nie miałem okazji wam pokazać tych map takich jakby, ja wiem, oryginalnych. Pokazywałem tylko te mapy w trybie Arms Race, co jest jakby rozwinięciem moda Guns Game. Dobrze chyba mówię. Bo tam grają ludzie. Jeżeli chodzi o mapy standardowe, to tam przeważnie są boty. Nie mogę trafić do rozgrywki, w której by grali sami ludzie. Pewnie dlatego, że jest mało osób. Także poczekajcie z wystawieniem opinii do zobaczenia, do obejrzenia tego. To jest w ogóle ciekawy temat i trochę kontrowersyjny, bo jednak Counter-Strike to bardzo stara mechanika. Nie ma możliwości zbliżania karabinu do oka, żeby zobaczyć muszkę. No wiecie, tego typu atrakcji. Jakby Valve bardzo stara się zachować tą samą mechanikę, co była w oryginale. Żeby jakby zachęcić tych ludzi, którzy grali w 1.6 i wcześniejsze wersje, do przejścia na tego nowego Counter-Strike'a. Nie wiem, czy im się to uda, ale kto wie, może. Ten silnik mimo, że jest ładniejszy, nie jest specjalnie wymagający, zatem bariera sprzętu raczej nie wchodzi tu w rachubę. Myślę, że to interesujący temat do rozważań, dłuższych niż to, na co ja sobie tutaj pozwalam. Co dzisiaj na kanale? Przede wszystkim fani Dead Space'a 2 będą nieusatysfakcjonowani. No niestety, jak jestem chory, to nie mam nastroju do grania i cieszenia się tą grą. A Dead Space jest jeszcze dodatkowo taki ciężki, dla mnie przynajmniej. Więc na tego Dead Space'a poczekajcie chyba do jutra. Spróbuję na jutro go zrobić, a po prostu w weekend nie miałem siły, byłem taki podmęczony. No, ale co będzie? World of Warcraft. With the approaching darkness comes the end of Scarlet Crusade. You will battle once more for the Scourge, for the Lich King. Nadchodząca ciemność oznacza koniec krzyżowców tych skarletowych, czyli czerwonych. I coś tam dalej. Będzie zniszczenie, destrukcja, chaos i zapomniałem, co dalej ten pan miły opowiadał. Który udał mi się, moim zdaniem, wyśmienić. Jeden z fajniejszych odcinków. Tak jakoś fajnie wczułem się w tą postać, tak fajnie mi się przeżywało tą całą rozgrywkę. Zatem zapraszam, to będzie gdzieś koło 14-15, a co wieczorem? Zdradzić? Niech nie będzie nic. Dobra, powiem tak. Wieczorem Rock and Rojo. W jakiej odsłonie? Jeszcze wam nie powiem. O Jezu, opowieść. Będzie opowieść? No, będzie. Oj. A widowiskowa? Czy ja wiem?
Nie pamiętam specjalnie. O kolesiach, którzy noszą pierścionki? Nie powiem, nie powiem. Tak czy inaczej, na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Był gdzieś po drodze koleś z wiertarką? Pewnie nie, jak chcę coś pokazać, to znika. Pa, pa!